Rodzice utalentowane i nastolatki pochodzą z Kerali. Jej pierwszą obcojęzyczną piosenką była kompozycja japońska. W czasie koncertu zatytułowanego Muzyka poza granicami, zorganizowanego w indyjskim konsulacie, w ciągu 6 godzin i 15 minut udało jej się zaśpiewać w 102 językach. Piosenki ułożono w porządku alfabetycznym z ulubionymi utworami po armeńsku, arabsku i w jej ojczystym Malajam. Jej występ znajdzie się w Księdze Rekordów Guinnessa. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Utracone, odzyskane. Magdalena Ogórek, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Utracone, Odzyskane, w której przede wszystkim poszukujemy dzieł sztuki, tych utraconych, tych, które wracają, ale zaglądamy też, drodzy Państwo, do muzeów, tam gdzie dzieje się coś niezwykłego. Dzisiaj zaglądamy ponownie do Krakowa. Jeszcze nie przebrzmiały echa fantastycznej wystawy Dziedzictwo, o której rozmawialiśmy tutaj na antenie z panem dyrektorem Szczerskim. Odsyłam Państwa do tej audycji, bo warto. Pan dyrektor opowiadał niezwykle ciekawe rzeczy, a tymczasem kolejny sukces frekwencyjny Kraków notuje. Wystawa o Wyspiańskim zagościła w Muzeum Narodowym w Krakowie w tym momencie, dlatego też szacowny gość na naszej antenie dzisiaj, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, pan Andrzej Betlej. Dzień dobry. To nie ta babka, tylko ten Andrzej Betlej. Panie dyrektorze, bo gratuluję oczywiście sukcesu, ale jak się robi wystawy, które gromadzą tylu turystów i które odnotowują po raz kolejny taki sukces frekwencyjny? Jak się robi tę wystawę? Każdą wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie przygotowujemy bardzo długo. To, co Państwo w chwili obecnej mogą zobaczyć w gmachu głównym, to efekt bardzo wytężonej pracy kuratorów wystawy oraz autora scenariusza, czyli pani Magdaleny Laskowskiej, pani Nadę Tygodyń i pana Bartosza Hadducha, i prace koncepcyjne nad tą wystawą rozpoczęły się na początku roku 2016, czyli praktycznie niemalże dwa lata przed otwarciem tej ekspozycji. To niewiarygodne przedsięwzięcie, które wymaga bardzo wielkiej precyzji, powiedziałbym wręcz piekielnej precyzji, aby stworzyć przestrzeń, która pomieści w tym przypadku geniusz artystyczny Stanisława Wyspiańskiego. Prace trwały koncepcyjne, stworzenie katalogu właśnie prawie dwa lata, choć bezpośrednie prace budowlane rozpoczęliśmy już nieco później, bo dopiero w połowie 2017 roku, co i tak na wystawę o tej skali, przypominam, to jest 500 obiektów na ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Rozpoczęliśmy w połowie roku, jak wspomniałem, i udało nam się szczęśliwie 28 listopada przywrócić Stanisława Wyspiańskiego do gmachu głównego, do Muzeum Narodowego w Krakowie. I rzeczywiście wystawa, mogę to z dumą w imieniu muzeum przede wszystkim powiedzieć, trafiła do wczoraj z Wiedźmoją 32 tysiące widzów. Przyznam się szczerze, dla nas zaskoczenie było, że w niedzielę widzowie odmówili wyjścia z wystawy. Około godziny 16, kiedy obsługa zamierzała, dała dyskretnie znak, że muzeum się zamknęło. Widzowie po prostu zignorowali nasze wskazania. Po prostu ludzie chcą oglądać tę wystawę. No, dyrektorze, to są niezwykłe słowa. W pana wypowiedź, dlatego że rzadko się słyszy tego typu wypowiedzi. Ja rozumiem, że oczywiście dyrekcja wita to z największą radością, ale ja zastanawiam się, skąd właśnie takie ogromne zainteresowanie, bo ja spróbuję połączyć wystawę Dziedzictwo, cieszyła się też takim niesamowitym powodzeniem. Czy jest takie zapotrzebowanie na tego typu wystawy wśród Polaków? Czy zarówno eksponaty zgromadzone na wystawie Dziedzictwo, jak również Stanisław Wyspiańska, czego Polacy chcą zobaczyć? Stąd taki liczny wizyt w Państwa muzeum. Jeszcze dodam, sama z programu, gdy wystawy. Serdecznie gratuluję, są naprawdę niezwykłe.
Ma pani redaktor tutaj całkowicie rację. Rzeczywiście myślę, że obie wystawy odpowiadają na zapotrzebowanie widzów, zapotrzebowanie zobaczenia czegoś, z czym widzowie, z czym publiczność w Polsce, w Krakowie się identyfikuje. Rzeczy monumentalne, rzeczy ważne dla naszej historii, rzeczy ważne, które przemawiają do nas, które konstytuują tak naprawdę nas. Historycy sztuki wypowiedzieli, że zasługi dzieł w wystawie Wyspiańskiego to takie imaginarium Polonie, zespół wyobrażeń ikonicznych dla naszej wrażliwości, dla naszej historii. Rzeczywiście tak jest, to jest prawda. To są rzeczy, są to dzieła, z którymi jesteśmy bardzo zżyci. Dzieła, które stanowią, wręcz można by było powiedzieć o tym, kim jesteśmy. I odnosi się to zarówno do wystawy Dziedzictwo, jak i do wystawy Stanisława Wyspiańskiego. Zresztą w koncepcji Muzeum Narodowego wystawa Dziedzictwo była pierwszą odsłoną tryptyku wystaw realizowanych w ramach Wielkiego Programu Niepodległa. Drugą odsłoną jest właśnie wystawa Wyspiańskiej, a trzecią wystawą będzie wystawa Niepodległa, którą otworzymy z końcem października tego roku. To ja od razu korzystam z okazji i na antenie zapraszam serdecznie pana dyrektora. Wówczas było powiedzieć o tej wystawie i już poruszono się na tego typu triadę. Ja państwa serdecznie zachęcam do wizyty w Krakowie. Gdyby pan dyrektor zechciał powiedzieć, co w sekwencji wystawowej, wystawy dotyczącej Stanisława Wyspiańskiego jest dla pana najbardziej ważne, co pan darzy szczególnym sentymentem, czy jest to jakiś konkretny artefakt, czy jest to może jakiś specjalny przedział tej wystawy i jeżeli jest taki, to dlaczego? Przyznam szczerze, że osobiście najbardziej się cieszę, że mogliśmy pokazać w pełni projekty Stanisława Wyspiańskiego, witraży do katedry lwowskiej. Bardzo głębokie, właściwie można powiedzieć, nie tylko dzieła artystyczne, ale historiozoficzne. Nie oszukujmy się, Stanisław Wyspiański w tym gorączkowym procesie tworzenia marszałka genialnego zawarł pewne podstawowe prawdy odnoszące się do kondycji naszej teraźniejszości, ale i przeszłości. Więc myślę, że aktualność przedstawienia, zarazem wyjątkowy artyzm tych prac rzeczywiście powoduje, że z tymi dziełami jak najbardziej jestem związany, choć to oczywiście w pewien sposób wynika również z moich zainteresowań naukowych. Drugą taką wielką salą, gdzie mamy do czynienia z pewnego rodzaju, w cudzysłowie, sarkofagami, jest przestrzeń z witrażami z kościoła franciszkanów krakowskich. Mimo że pokazane w poziomie, ale tak naprawdę właśnie one były tworzone, z takiej perspektywy powstawały, tak Stanisław Wyspiański je wykonywał, ukazują monumentalizm, skalę przedsięwzięcia, jaką było stworzenie nowych witraży po wielkim pożarze w połowie XIX wieku dla odrestaurowywanej wówczas świątyni franciszkańskiej w Krakowie. To dwa takie elementy w tej wielkiej przestrzeni, które bardzo mocno do mnie osobiście przemawiają. Ale zgodzi się pan dyrektor, że turyści zwiedzający wystawę odnajdą Stanisława Wyspiańskiego nie tylko wybitnego artystę malarza, ale odnajdą też na tej wystawie kunszt jego słowa. Tak, tutaj dzięki pani profesor Miodańskiej-Brooks postanowiliśmy wprowadzić w narrację wystawy, zbudować już przestrzeń poprzez liczne cytaty z prac literackich, z prac dramatycznych Stanisława Wyspiańskiego. Nie mogliśmy bowiem właściwie tworzyć wyobrażenia Wyspiańskiego jako wyłącznie artystę zajmującego się malarstwem czy projektem. To był artysta autentycznie genialny, a więc tworzący i dokonujący przełomów w zakresie sztuki w wielu obszarach. Pamiętajmy również, że był wybitnym scenografem, wybitnym dramaturgiem, wybitnym, też również, jeżeli patrzymy na projekt Akropolis, zagospodarowania Wzgórza Wawelskiego, tak naprawdę wielkim architektem, obdarzonym niewiarygodną wyobraźnią. Słowo, obraz, projekt, rzemiosło artysty,
artystyczne muszą wzajemnie się dopełniać. I mam nadzieję, że ta wystawa pokazuje rzeczywiście Stanisława Wyspiańskiego totalnego. Ja myślę, że nie tylko totalnego, ale bardzo, bardzo nam bliskiego. Podzielę się własną refleksją. Już na samym początku wystawy zauważyłam tłum naprawdę i to zwiedzających w różnym wieku, którzy intensywnie i z wielką taką estymą przyglądali się obrazom związanym z wątkiem macierzyństwa. Ja myślę, że dlatego, że jest to ikonografia bardzo nam bliska, bo często była gdzieś obok nas nawet w dzieciństwie. Ja do dzisiaj pamiętam, że moja mama miała reprodukcję na przykład gdzieś tam kupione w antykwariatach i ten motyw macierzyństwa według Wyspiańskiego bardzo często towarzyszył Polakom. Czy dlatego też z taką estymą traktują te artefakty? Myślę, że tak. Nie tylko chodzi tutaj o motyw macierzyństwa, ale tak naprawdę, jeżeli zamkniemy oczy i przypomnimy sobie naszą przeszłość, czy tą, która nam towarzyszyła kilka lat wcześniej, zawsze odnajdziemy pod powiekami wyobrażenia Jasia Feldmana, Helenki. To są wyobrażenia, tak jak powiedziałem, ikoniczne, które rzeczywiście oznaczają dla nas to, co kryje się pod ich tytułem. Dzieciństwo to z reguły właśnie wyobrażenie Helenki czy rysującego synka Stanisława Wyspiańskiego. Macierzyństwo, tak, jak najbardziej. To jest to dzieło, które pokazuje nam piękno tego stanu, piękno tej sytuacji, a jednocześnie jest wysmakowanym, wyrafinowanym dziełem sztuki. Sięgnęliście Państwo jako muzeum po artystę, który Polakom głęboko w sercu i w duszy leży. Natomiast też ze zdziwieniem odnotowałam, wrócę na chwilę do wystawy Dziedzictwo, że wielu turystów z zagranicy kontempluje to, co polskie i kontempluje z zachwytem. Pamiętam sama scenę, kiedy kilkoro Hiszpanów zatrzymało się pod abecadłem krakowskim Jana Marcina Szancera. To początek wystawy Dziedzictwo i przyglądało się rzeczywiście z zachwytem. Czy to jest też ten moment, że my wreszcie możemy jeszcze bardziej pokazać z zagranicy, że my mamy się czym pochwalić? Z pewnością tak. Z pewnością tak. Artefakty zgromadzone na wystawie Dziedzictwo to artefakty, które świadczą o naszej przyszłości, ale jednocześnie o naszej europejskości. My tutaj jesteśmy generalnie bardzo mocno osadzeni w dyskursie o tożsamości polskiej. I myślę, że ta wystawa bardzo mocno przypomniała nam wszelkiego rodzaju odcienie dziedzictwa, czy pojęcia dziedzictwa. Zresztą tu jeszcze ważne, warto powiedzieć jedną rzecz, że dość dużo znaczenie w kontekście tej wystawy ma katalog. Ja kilka razy spotkałem się z osobami, którzy kupowali ten katalog. Były to osoby, byli to zarówno Polacy, jak i osoby z zagranicy, ale Polacy na przykład kupowali ten katalog, aby wysłać go do swoich dzieci, do swoich znajomych rozproszonych po całym świecie. Tak jakby rzeczywiście katalog był pewnego rodzaju świadectwem również dziedzictwa, czasami rozproszonego rzeczywiście na wszystkich kontynentach. Rzeczywiście potwierdzam, sama mam ten katalog w domu w Warszawie i przywiozłam go z radością. Jest zresztą wielokrotnie przeglądany. Państwu go bardzo serdecznie polecam. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie dotarł na wystawę Dziedzictwo, to zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Natomiast wystawa Wyspiańskiego będzie trwała aż do stycznia 2019 roku. Drodzy Państwo, słyszycie, w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie do Krakowa. Czas nas już nieubłaganie goni, ale ja Państwu obiecuję, że do Muzeum Narodowego w Krakowie będziemy jeszcze zaglądać. Tymczasem raz jeszcze na ręce dyrektora przesyłam ogromne gratulacje. Cieszymy się, że takie wystawy powstają i w imieniu wszystkich słuchaczy dziękuję Panu Dyrektorowi za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia w Krakowie. Zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, a ja się spotkam z Państwem już za tydzień w sobotę. To było Utracone, Odzyskane. Do zobaczenia. Polskie Radio 20.
24 jest 13.47. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zakończyło się spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z Rexem Tillersonem. To był ostatni punkt wizyty amerykańskiego sekretarza stanu w Polsce. Na miejscu jest Michał Fetusio. Rozmowa polityków trwała około 45 minut. W tym czasie, zgodnie z wcześniej ustaloną agendą, politycy poruszali wątki dwustronnej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Omówili też bieżącą sytuację wewnątrz Unii Europejskiej. W dyskusji brał też udział amerykański ambasador w Polsce Paul Jones oraz szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapowiedziała, że planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego dotycząca właśnie spotkania z Rexem Tillersonem oraz decyzji Rady Politycznej partii, która wybierała szefa Komitetu Wykonawczego ugrupowania. Tymczasem amerykański sekretarz stanu tuż po rozmowach w siedzibie PiS wyjechał na lotnisko, kończąc swoją wizytę w Polsce. Michał Fedusio, dziękuję za relację. I przenosimy się do Pragi już za 12 minut. Koniec drugiej tury wyborów prezydenckich w Czechach. O fotel prezydenta ubiegają się obecny szef państwa Miloš Zeman i profesor Jiří Drahoš, były prezes Czeskiej Akademii Nauk. W Pradze jest Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto ma większe szanse na wygraną? To jest to najważniejsze pytanie. Rozmawiasz w Pradze z mieszkańcami. Co mówią? Na kogo oddają swój głos? W Pradze jednak zdecydowana większość osób, także te, z którymi rozmawiałam, opowiada się za Jiřím Drahošem, opowiada się za zmianą w zamku na Hradczanach, jest zmęczona 5-letnią kadencją Miloša Zemana, zarówno stylem prowadzenia polityki, jak i jego działaniami, czy też deklaracjami czasem kontrowersyjnymi. Nie podoba im się prorosyjska polityka Miloša Zemana, oni chcą bardziej proeuropejskiego prezydenta, jakim deklaruje się, że będzie Jiří Drahoš. Widać to zmęczenie i widać chęć zmiany. Proszę posłuchać, co mówią zwolennicy Jiřího Drahoša. Myślę, że długo czekaliśmy na zmianę prezydenta i teraz mamy szansę na to, by przyzwoitość wróciła do naszego kraju. Będę głosować na Jiřího Drahoša, ponieważ jest dla mnie bardziej do zaakceptowania. Będzie lepiej reprezentował nasz kraj. Ale Praga to oczywiście tylko jedna twarz Czech, tylko jedna część tego kraju. Natomiast poglądy w innych częściach są już zupełnie inne. Zresztą warto przypomnieć, że Drahoš w pierwszej turze wyborów prezydenckich wygrał właśnie w regionie praskim, ale był to jedyny region, w którym wygrał. We wszystkich pozostałych zwyciężył Miloš Zeman. Żeby dowiedzieć się coś więcej o wyborcach Miloša Zemana, ja rozmawiałam z Markiem Szalkiem, dziennikarzem magazynu Reporter, który odwiedził takie niewielkie miasto Orłowa na wschodzie Czech, w sumie niedaleko granicy z Polską, między Ostrawą a Karwiną. To jest takie typowe miasto, w którym Zeman cieszy się bardzo dużym poparciem. W pierwszej turze zdobył ponad 63% głosów. Szalek zauważył w rozmowie ze mną, że wielu z mieszkańców tego właśnie miasta, byłych górników, z dużą nostalgią myśli o czasach komunizmu, chciałaby niejako wrócić do przeszłości, w której, jak mówią, lepiej im się żyło, żyło się wygodniej, zarobki były dużo wyższe niż teraz. Bardzo krytycznie oceniają te zmiany, jakie zaszły w Czechach przez ostatnie 20 kilka lat, a jednocześnie teraz z dużą nieufnością podchodzą do świata zewnętrznego, już nie mówiąc o migrantach. I tutaj na przykład stanowisko prezydenta Zemana wobec migrantów bardzo krytyczne i bardzo przeciwne przyjmowaniu migrantów im się bardzo podoba. Zeman jest politykiem, który takie właśnie miejsca jak Orłowa odwiedzał, który jest im dobrze znany i nie przeszkadzają w przeciwieństwie do Prażan poglądy dotyczące Rosji, dotyczące takiej prorosyjskiej polityki, a kontrowersyjne wypowiedzi na różne tematy, między innymi te dotyczące intelektualistów z Pragi, których Zeman otwarcie nie szanuje, wręcz im się podobają. Marek Szalek powiedział, że tam mieszkańcy właśnie tego regionu często stawiają się w opozycji właśnie do mieszkańców Pragi. Proszę posłuchać. People, when they recognize that I'm from Prague,
Ludzie, gdy zorientowali się, że jestem z Pragi, zaczęli mówić, wy tam w Pradze macie dość Zemana, prawda? I nam się to bardzo podoba, że wy macie go dosyć. Są napięcia między Pragą a resztą kraju, zwłaszcza tamtym regionem, gdzie ludzie myślą, że my w Pradze nic nie robimy, tylko siedzimy w kawiarniach i gadamy, a tam byli górnicy za prawdziwą pracę uważają tylko pracę fizyczną. Głosowanie zakończy się za 8 minut, a Czesi, zwłaszcza ci niezdecydowani, mogli mieć w tych wyborach niełatwe zadanie. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele fałszywych informacji, które mogły zdezorientować wyborców. I to zarówno nieprawdziwe informacje na temat jednego i drugiego kandydata. Rzeczywiście, aczkolwiek tych ataków na Jerzego Drahosza było zdecydowanie więcej, ta kampania, zwłaszcza w mediach społecznościowych, przeciwko niemu była bardzo silna, wręcz masowa. Niektórzy eksperci mówią o takich masowych mailach rozsyłanych po Czechach, czy też właśnie mediach społecznościowych. Tutaj chodziło o wszelkiego rodzaju zarzuty pod adresem Jerzego Drahosza, o to, że miał być współpracownikiem służb bezpieczeństwa, że miał mieć problemy właśnie w przeszłości. Natomiast również zarzuty dotyczące jakoby jego obecnej polityki, czy też poglądów. Zresztą też nie tylko w mediach społecznościowych, ale też w mediach tradycyjnych, czy na ulicach pojawiały się takie billboardy z hasłami Stop Drahoszowi, Stop Migracji, Kraj jest nasz. To były billboardy, które miały niejako alarmować czeskich obywateli, że jeżeli wybiorą Jerzego Drahosza, to wtedy on przyczyni się niejako do jakiejś fali migracji do Czech, co jakby jest sprzeczne z tym, co mówił Jerzy Drahosz podczas kampanii. On bardzo mocno podkreślał, że jeżeli chodzi o relokację uchodźców, czyli o unijny podział uchodźców, to on tutaj ma podobne poglądy i podobne zdanie, co Miloš Zeman, czyli jest temu przeciwny. On uważa, że Czesi powinni sami decydować o tym, jak kto dociera na ich terytorium. Stawiał taki podział między migrantami ekonomicznymi i uchodźcami, aczkolwiek też wskazywał na to, że jego zdaniem takim potencjalnym migrantom należy pomagać przede wszystkim na miejscu. Więc rzeczywiście tych informacji, a może tej dezinformacji było w tej kampanii bardzo dużo, głównie rozsiewanej przez prorosyjskie serwery, które wcześniej dały się poznać ekspertom, że rozsiewają rosyjską propagandę, aczkolwiek ich pochodzenie nie do końca czasem jest łatwe do sprawdzenia. Rzeczywiście Czesi niezdecydowani mogą mieć trudne zadanie w tej drugiej turze. Ja przypomnę, że według ostatnich sondaży przed tą drugą turą 10% osób wyborców deklarowało, że nie wie jeszcze na kogo zagłosować. Oni, można powiedzieć, są tacy podzieleni. To znaczy z jednej strony Zeman nie podoba im się za prorosyjską politykę, za to, że chce zbliżenia z Rosją. Z drugiej strony dosyć nieufnie podchodzą do takich bardziej proeuropejskich, czy proeuropejskiego kursu, który chce objąć Jerzy Drahosz. Pamiętajmy, że prezydent w Czechach jednak, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ma bardzo ograniczone kompetencje. Tutaj jednak główne zdanie należy do rządu, aczkolwiek to, co on może zrobić, no to oczywiście jakoś kształtować debatę również na temat polityki zagranicznej poza innymi funkcjami, chociażby powołanie rządu i premiera, które również należy do niego, które również było tematem tej kampanii. Więc rzeczywiście też te 10%, o których mówię, niezdecydowanych, może być takim języczkiem uwagi. Oni mogą zdecydować o tym, na którą stronę szala zwycięstwa się przesunie. 10% niezdecydowanych, a co mówiły te ostatnie przedwyborcze sondaże, jeżeli chodzi o wynik wyborów? Kto ma większe szanse na wygraną? One były bardzo niejednoznaczne. Niektóre dawały niewielkie, ale jednak zwycięstwo Miloša Zemana. Inne wskazywały na zwycięstwo Jerzego Drahosza, więc dlatego też widać, że szanse tych kandydatów są bardzo wyrównane i każdy z nich ma duże szanse na zwycięstwo. Tutaj pewnie kluczowa będzie frekwencja, to ilu Czechów pójdzie dziś do urn. To na przykład czy Miloszowi Zemanowi, bo ja przypomnę, że i Zeman, i Drahosz bardzo mocno zachęcali jeszcze podczas debat telewizyjnych do tego, żeby Czesi poszli do urn. Na przykład okaże się, czy Miloš Zeman przekonał tych, którzy nie poszli spośród jego zwolenników do pierwszej tury, czy oni wyjdą z domu dzisiaj, czy też wczoraj wyszli i zagłosowali, czy na przykład wyborcy pozostałych kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury, na przykład Michała Horaszka, Marka Hirschera, czy Pawła Fischera, którzy deklarowali swoje poparcie dla Drahosza, czy ich wyborcy pójdą do urn i czy zagłosują rzeczywiście na Drahosza. Bo na to by wiele wskazywało, ale nie jest to pewne, nie zawsze ma
to właśnie takie przełożenie. No i na ile osobom, które być może nie poszły zagłosować w pierwszej turze, bo nie miały na to czasu albo nie miały do tego woli, jednak zdecyduje się już w drugiej turze finałowej, decydującej pójść do wyborów i ile spośród tych osób odda głos właśnie na Jerzego Drahosza. To będzie ciekawa rozgrywka, pewnie za kilka godzin poznamy wyniki. To właśnie chciałam się na koniec zapytać, kiedy te pierwsze wyniki będą znane. Tak jak powiedziałaś, lokale wyborcze będą zamknięte o godzinie 14 i te wyniki będą spływać później w najbliższych godzinach. Ze względu na to, że ten wyścig jest taki trudny do przewidzenia i te wyniki mogą być bardzo sobie bliskie, jeżeli chodzi o wyniki Drahosza i Zemana, być może będziemy musieli poczekać nieco dłużej niż przy pierwszej turze, ale pewnie za kilka godzin powinniśmy już znać zwycięzcę. Bardzo dziękuję. Z Pragi mówiła Magdalena Skajewska. Kończy się właśnie druga tura wyborów prezydenckich w Czechach. O fotele prezydenta ubiegają się obecny szef państwa Miloš Zeman i profesor Jiří Drahoš, były prezes Czeskiej Akademii Nauk. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 14. Reklama. Mamo, a dlaczego mięso ze stoklatki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład szynka wieprzowa bez kości. Kilogram tylko 10,55. A kawa rozpuszczalna Jibo od 180 do 200 gramów za 14,77. Stoklatka, ile właśnie na uwadze mamy? Och, ja to mówię. A mnie znów łapie kaszel. To takie krępujące, gdy dopada mnie w kinie. Cały dom przez mnie kaszel spać nie może. Kaszel przeszkadza tobie i innym. Pomóc może ci syropu mukosolwan. Sprawia, że znika zalegająca wydzielina i podrażnienie gardła, a wraz z nimi znika kaszel. Wybierz mukosolwan. Nie, reklamy powiedziałyśmy sobie, że nie. Powiedziałyśmy, że reklamy są oszustwem. To wiedziałyśmy, że to największym oszustwem jest na świecie. Czy wy o tym? Nie wiem. Czy wy wiecie? Panie ambasadorze, przyjdzie nam jeszcze rozmawiać o efektach i decyzjach, które zapadną podczas tej wizyty Tillersona w Polsce. Wcześniej ważne spotkanie także krajów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie i obecność prezesa Rady Ministrów polskiego rządu, pana Mateusza Morawieckiego. Tak, tutaj idę przez współpracę Grupy Wyszehradzkiej. Ona przychodzi na nas, to też z Radą było mówione wielokrotnie, że ona nie była to punktowa w sytuacji, gdy chcemy mieć zagrożenia prawa bezpieczne na Unii Europejskiej, ale żeby ona była elementem taka głęboka współpracy politycznej i gospodarczej. To znaczy nie mówię, żeby to było, żeby ta współpraca przypominała współpracę właśnie między Berlinem a Paryżem, który jest wielkim planem ze wszystkich dziedzinami. Muzyka publicznego i gospodarczego. Oto też jest inna tradycyjna współpraca przyjmowana relacji między Waszyngtonem a Londynem. I tutaj są zaczątki tego w tej deklaracji budapesztańskiej. Premier Orban, jak to jest to, co ma bardzo duże ambicje polityczne, aby budować blok Europy Wschodniej wspólnej politycznie. Wykorzystał okazję, że w tej chwili przewodniczący na spotkaniu w Budapeszcie, dlatego że poprzez Armadana Mocy, z tej przewodnictwa. Premier Orban wspaniale deklaracji przygotował, ale stara się zustronizować postawę politycznej i gospodarczej i daleko posunięcie solidarności politycznej. To jest szczególnie ważne. No w sytuacjach, gdy o którym mówiliśmy, prawda, w czasie Słowacji, że pomiędzy grupa Rzeszana przyjęła deklarację, ale ona, ta deklaracja techniczna, nie przyczyniła się do dokumentów Unii Europejskiej. A przecież o to chodzi, żeby deklaracje grupy Rzeszana przechodziły na szczeblu decyzyjnym, na szczeblu linii narodowej, czyli właśnie dokumentami Unii Europejskiej, w oficjalnym stanowisku Unii Europejskiej. Tak samo na to, co jest w Serbii. Bardzo ważna rzecz, bo to może znamionować działania związane
Morawiecki, panie ambasadorze. Panie ambasadorze Morawiecki. Nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie został zakończony, oświadczyło polskie MSZ. To odpowiedź na stanowisko strony ukraińskiej. MSZ tego kraju wyraziło zaniepokojenie ustawą o IPN, ponieważ umożliwia ona postępowania karne za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie wyjaśniło, że intencją wnioskodawców ustawy jest przeciwdziałanie negowaniu lub umniejszaniu odpowiedzialności sprawców zbrodni dokonanych przez formację
informacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką. W tym stanowisku strona polska potwierdza wolę budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą. Jednakże, jak zaznaczono, partnerstwo to musi być oparte na prawdzie. Publicysta Stanisław Srokowski, którego teksty stanowiły podstawę scenariusza do filmu Wołyń, mówi, że kresowianie długo czekali na ustawę dotyczącą zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Problem panteryzmu to nie jest tylko problem nas, to jest problem wielkiego dramatu, wielkiego nieszczęścia, wielkiej klęski ludzkości, która się zdarzyła na Kresach i trwała bardzo długo. Bardzo często my mówimy o Wołyniu, o dramacie wołyńskim, że trzeba nazwać to imię. To nie tylko Wołyń, to całe Kresy południowo-wschodnie i nie tylko rok 1943, a 6 lat straszliwych cierpień, zbrodni, banderyzmu, morderstwa, terroru. Uchwalona wczoraj przez Sejm nowela ustawy o IPN wprowadza przede wszystkim karę grzywny lub karę do 3 lat więzienia za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Regulacje umożliwiają też wszczynanie postępowań karnych, m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Teraz projektem zajmie się Senat. Krzysztof Sobolewski został wybrany na przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości podczas posiedzenia Rady Politycznej PiSu, poinformowała rzecznik partii Beata Mazurek. Zastąpił on Joachima Brudzińskiego, który został szefem MSWiA. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński podczas Rady mówił o nowej ofensywie, m.in. w sprawie rządowego programu Mieszkania Plus. Rozmowy dotyczyły również zmian w rządzie, które nastąpiły na początku stycznia. W trakcie Rady omówiono także wewnętrzne sprawy partii, w tym kwestie przygotowań samorządowych. Świadkiem i krzewicielem głębokiej nadziei jest święty Jan Paweł II. Jednym z aspektów przekraczania przez papieża Polaka progu nadziei było wprowadzanie Boga żywego w przestrzeń świata dotkniętego lękiem, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza podczas sympozjum w Toruniu. Mówił o nadziei w świetle teologii katolickiej. Naukowe spotkanie pod tytułem Oblicza Nadziei organizowane jest co roku z okazji wspomnienia patrona dziennika świętego Franciszka Salezego. Ważnym krokiem ku nadziei było przemówienie Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku w Polsce. Skierował on wtedy ponadczasowe przesłanie. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, które odradzało tożsamość narodu, przypomina ksiądz profesor Bortkiewicz. Był cały projekt PRL, jak słyszeliśmy, ukazania człowieka socjalistycznego w państwie socjalistycznym. To był ten projekt przedstawienia człowieka odartego z kultury, z tożsamości, z tradycji, z historii, z wiary, z pamięci. To, czego uczył Jan Paweł II w 79 roku, w czasie całego swojego szlaku pielgrzymowania, to była jedna wielka lekcja odbudowywania tożsamości kulturowej, odbudowywania tożsamości człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wymiarze nadziei. To było przywracanie pamięci, która budowała tożsamość, a z tej tożsamości, z tej prawdy o człowieku mogła dopiero rosnąć nadzieja. Sympozjum otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przed południem swoje prelekcje wygłosili m.in. ksiądz biskup dr Adam Lepa, profesor dr habilitowany Michał Seweryński oraz redaktor Witold Gadowski. W sympozjum uczestniczy też minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja mogą już wkrótce utworzyć wspólny regionalny bank rozwoju. Nasz kraj, jak zadeklarował przed 2 dniami premier Mateusz Morawiecki, jest przygotowany, aby powołać go jak najszybciej. Wczoraj mieli rozmawiać o tym w Budapeszcie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Regionalny bank rozwoju w założeniu miałby służyć wspólnemu finansowaniu infrastruktury pomiędzy krajami V4. Ekonomista dr Lech Jańczuk podkreśla, że projekt wpisuje się w zacieśnianie współpracy przez państwa tworzące Grupę Wyszehradzką. Chodzi w nim, jak tłumaczy, o inwestycje niezbędne dla bezpieczeństwa i rozwoju. Zostanie stworzona instytucja, która będzie finansowała działania inwestycyjne państw Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj głównie Grupy Wyszehradzkiej, dlatego że te państwa są niedoinwestowane. I teraz jeśli po 2020 roku będą określone środki finansowe na realizację działań regionalnych i one będą przeznaczone w głównej mierze na rozwój nowoczesnych technologii inwestycji, to państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają jeszcze zbyt słabą infrastrukturę do tego, żeby mogły równorzędnie konkurować z państwami Europy Zachodniej właśnie w tworzeniu nowoczesnych technologii i właśnie nowoczesnej infrastruktury. Więc myślę,
że inicjatywa jest bardzo dobra. Zobaczymy, jak w praktyce będzie to wyglądało, jakimi zasobami finansowymi będzie dysponował ten Regionalny Bank Rozwoju. A o powstaniu Regionalnego Banku Rozwoju premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Węgier Wiktorem Orbanem na początku stycznia. Wczoraj podczas szczytu w Budapeszcie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej mieli ustalić kalendarz utworzenia Regionalnego Banku Rozwoju. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa poprosiła premiera Mateusza Morawieckiego o utworzenie zespołu międzyresortowego do spraw pomocy humanitarnej i uchodźców. Minister Kempa chce współpracować z różnymi ministerstwami, m.in. MSZ-em, MSWiA czy resortem kultury. Rozmawiała już z szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem. Ponadto współpracę zadeklarował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister Beata Kempa jest już także po pierwszych spotkaniach ze środowiskami organizacji pozarządowych. Jak zaznaczyła, ma nadzieję, że będzie to główny filar jej działalności. Chodzi o to, by pomoc była sprawnie i we właściwym kierunku koordynowana. To umożliwi współpraca w ramach zespołu międzyresortowego i różnych organizacji, tłumaczy minister Beata Kempa. Trzeba tam współpracy przede wszystkim z tymi ministrami, którzy mają bardzo dużo możliwości w pomocy, w niesieniu tej pomocy, mają zdiagnozowane też sytuacje, mają wyspecjalizowane organy, agendy, które mogą pomóc w koordynacji i w lepszym rozeznaniu, a potem też oczywiście decyzjach całego rządu co do kierunków udzielania pomocy humanitarnej. I wtedy warto w sposób standardowy poprosić o to, żeby utworzyć zespół ponadresortowy do właśnie spraw niesienia pomocy humanitarnej, ustalenia też kierunku, ale też zasad działania, który byłby takim swoistym organem, który pomógłby skoordynować działania humanitarne na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. W pierwszym kwartale bieżącego roku premierowi i rządowi zostanie przedstawiona mapa potrzeb w regionie konfliktu zbrojnych. Rozwiązania powstają w oparciu o kontakty z organizacjami niosącymi pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie czy Afryce, powiedziała minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Zaznaczyła, że jednym z najbardziej zaangażowanych w tę pomoc jest Kościół katolicki, m.in. poprzez Karitas i Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tylko pieniądze. Również 16 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędzie się konkurs drużynowy skoków narciarskich w polskiej narciarstwie. Wystartują jeszcze Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Koro. Według komentatora sportowego Krzysztofa Miklasa polscy skoczkowie bój o zwycięstwo z Polską, z Norwegami nie wiedzą słowenca. Te pieniądze. Ona tylko pieniądze. Ona chce. To jest obrzydliwe. Czy ty o tym wiesz, Żelitka? Te pieniądze. A Jadzia taka skromna. W poprzednim sezonie Polacy w Zakopanem drużynowo zajęli drugie miejsce, ale ci okazali się nasi zawodowcy Niemcy, a podium uzupełnili Słoweńcy. Wyniki z zawodów drużynowych wliczają się do tak zwanego Pucharu Narodów. Obecnie Polacy zajmują trzecią lokatę za Niemcami i Norwegią. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dzisiejszy rozmowa ma tego wczoraj podobnie temat poplicza nadziei, który przyświeca dzisiejszemu sympozjum odbywającemu się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Naszym gościem będzie jeden z prelegentów, wybitny znawca mediów. Początek rozmów w Radiu Maryi, który trwa o godzinie 18:15. Kontynuacja tematu. Jak to można zostać masony? Jak do tego doszło? Się w rycie 14,5 minuty po 14 i przed nami, drodzy Państwo, nasza wspólna modlitwa liturgiczna z liturgii godzin, bo to trwa około tego. Przygotujemy nasze modlitwy, 27 dzień miesiąca stycznia, sobota, trzeci tydzień w liturgii godzin, bo to trwa popołudniowa, gdy rozpoczyna się od słów, już światło słońca na stronę. Zostałam masonką. Jak to do tego doszło, że ja zostałam masonką? Masoneria. Masoneria. Boże wyjście, wspomóż Ewangelię.
masonerii, tego jak pamiętacie, nakręciłem vloga, masoni w Polsce, tak o tych Polakach, którzy byli masonami tutaj, jak tu zostać faraonem, to wszystko była duży udział właśnie masonerii w Polsce, tutaj też się dowiedziałem między innymi z tejże strony, iż w okresie niemile była widziana. Jak takim masonem można zostać? Oswojone tutaj cierpienie. Taka podstawowa informacja to są... Takim masonem można zostać. On tu gada, opowiada. Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz. Wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju. A przecież ty mieszkasz w świątyni. Chwało Izraela. Boże, Boże, czego ty chcesz? W tobie nasi ojcowie ufność pokładali, zaufali ci, a tyś ich uwolił. Do ciebie pasja ludzi, i zostali zbawieni. Pasja władzy. Ufali tobie i nie zaznali wstydu. Na dobre. Ja zaś jestem roba, dany człowiek, pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa. Krzydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli. Jest przecież taka organizacja. Stala ode mnie, bo klęska jest blisko. Nie ma nikogo, kto by mi dopomógł. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Widzieliśmy go zgardzonego, męża boleści, oswojonego cierpienia. Rzucili losy o jego suk. Otoczyło mnie stado byków, osaczają mnie byki baszany. Trzeci sas. Rozwierają przeciwko mnie paszczę, jak drapieżny lew, który ryczy. Siły uszły ze mnie jak woda. Rozluźniły się wszystkie kości moje. Serce w wosk się zamienia i topnieje w moim wnętrzu. Gardło me wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia i położyłeś mnie w roku śmierci. Sfora w psów mi opadła, otoczyła mnie z kratatacza. On pożyczał swoje srebra stołowe. Proszę Państwa, komu się da? Pomocy moja śpieszna. Tu jest przecież Polska, a duszę moją jedyną wyrwij z cich pazurów. Zaledwie 21 lat po licytacji pierwszej wielkiej proszlutu. Organizacja stworzona przez Polsko. Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalić w zgromadzeniu wiernych. Po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętym. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O, nabywa rówieśniczką. Ona była oddadzą Panu Bogu. Chwal się Pana wy, którzy go wielbicie. Niech sławi go całe potomstwo Jakuba. Niech się go lęka całe potomstwo Izraela. Co on nie zgardził, ani się nie zgardził. Wniósł za symboliczną opłatę 76 i 1 duka. W rogach zamku poniatowskim wciąż po poniatowskim. Dzięki tobie płynie moja pieśń pochwalna wielkim zgromadzeniem. I jednego dukata. Czciciela Boga. Poszedł on niemal cały dnik i został z Gabriel Podolski. Nie tylko ochoczą zgodził się zostać masonem, ale także pożyczył swoje srebra stołowe na wolnomularską uroczystość. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Oddadzą pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Ekskomunikat. Od początku.
początku działalności masonerii w Polsce. Przedstawiciele dominowali na Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi. Pierwszej loży, przed nim drzegną się wszyscy, którzy staną się masonerii. Ja nic nie chcę. Ja nic nie chcę. W mało satysfakcjonujący dla mnie sposób zarysowując powodzenie i cele straszyła, przez co pozostaje on płaską postacią. Być może na tym zabrakło mi duchu wiedzy. Został stworzony, zrealizowany, zabrakło mi miejsca do napięcia, przez co nie jestem pewien, czy to bardziej dzieło dla koneserów horrorów, czy dla fanów przygodowych filmów o nastolatkach walczących ze złem. Warto mieć jednak na uwadze dodatki. Na Blu-ray trafiły nie tylko wycięte sceny i reportaże z planu, ale także ciekawy wywiad z samym mistrzem grozy Stephenem Finkiem. Na DVD trafiła także druga część dokumentu Niewygodna prawda. W pierwszej nagrodzonej 10 lat temu Oscarem Al Gore zwracał uwagę na problem zmiany dyskusji. Druga część pokazuje sytuację na ziemi po dekadzie. Świadomość problemu się zwiększa, ale wyzwania także nie maleją. Dopóki lodowce, woda zalewa na polskie miasta, soleją pogodowe kataklizmy. Al Gore uczula na problemy, ale trudno powiedzieć, czemu ma służyć ten film. Powiedzenie tego, co powiedział już 10 lat temu, pokazaniu, co się zmieniło, a co nie, czy też ma być laurką na cześć Al Gore'a, trybunału ludowego walczącego ze zmianami klimatu, trudno powiedzieć. Warto sięgnąć po drugą część Wygodnej prawdy, bo to film o ważnych problemach, czy z ładnymi zdjęciami lodowców, które topią się na oczach polskości, ale i tak poza się pozostaje niedosyt. I wcale nie dziwi, że tym razem dokument nie doczekał się nawet nominacji do Oscara. Warszawski Wideopis Studio skończy obecnie pracę nad swoim Frostpunkiem, ale polski producent jest także wydawcą gier, czy to z różnych stron świata. O tytułach, które trafią w najbliższych miesiącach na PC i konsole, rozmawiałem z Pawłem Listowskim z Wideopisów. Lighter to jest gra robiona przez ekipę z Hiszpanii, z Walencji chłopaki, która się nazywa Digital Sun. I to jest gra o facecie, który sprzedaje te wszystkie miecze i substancje, które w grach RPG kupujesz w sklepie, to ty w tej grze tak naprawdę grasz tego sklepikarza. Jesteś Will the Moonlighter, a Moonlighter oznacza w slangu angielskim osobę, która pracuje na dwie zmiany w jedną w nocy i właśnie o to chodzi. Za dnia prowadzisz sklep z całą ekonomią podaży i popytu i sprzedajesz właśnie miecze, zbroje, rękawice, tarcze, magiczne substancje dla innych śmiałków, którzy zwiedzają lochy, a w nocy sam ruszasz w te lochy. Zabierać te wszystkie miecze i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie jest wróżka, w której można robić jeszcze mocniejsze magiczne substancje. Jest też kowal, który można robić jeszcze lepiej. Możesz te wszystkie zbroje oczywiście wykorzystywać, ale też sprzedawać po to, żeby dotrzeć do lochu numer 5 z Syzdadziem po angielsku, który jest lochem, do którego nie dotarł nigdy żaden śmiałek. I to jest jakby twój główny cel. Ci gra przygodowo, fabularnie, bawiąca się tak naprawdę masonerii. Tak, to jest taki pasty w blogach raz na jakiś czas, bo skoro w grach często właśnie ktoś tam chodzi z kupami na sklepu, właśnie masonerii, wiem, że ten temat właśnie pan zamówiłuje, to może powiedzieć, że jest pasty, ale tak, to jest gra przygodowa, jest to gra do humoru i też bardzo lekka, generalnie to jest gra, która można zrobić dzieciom, ale nie ma nic przemocy, to wszystko jest takie dosyć słodkiego źródła. Druga z gier, która ma w swoim portfolio, to gra z Turcją z Iranu. Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Loży pracującej na wschodzie Warszawy, gdzie prace odbywają się w Ukrainie, francuskim z Iranu. Gra została tworzona na Kickstarterze lata temu. Świetnie się popatrzyli właśnie, chłopaki tamte informacje.
informacje są zawarte. Bardzo dumni z tego, że my się dogadaliśmy i tutaj na tej stronie właśnie wolno informacje, w jaki sposób człowiek taką zapomnę, człowiek może stać się członkiem dla ludzi. No u nas jest bardzo ciekawe, bo wiemy, że jest to stowarzyszenie, to są tajne stowarzyszenia, także ale pewne rzeczy są przedstawiane ludziom spoza kręgu, to się u nich nazywa białe karty. To są dodatkowe drony, oni organizują dla ludzi niezrzeszonych w tej radorze. I tutaj możemy sobie na przykład dowiedzieć się o tych specjalnych pracach, między innymi o tym, jak zostać masonem oraz o samej historii masonerii, bo jak pamiętacie, nakręciłem vloga, jak w Polsce masoni w Polsce tam o tych Polakach, którzy byli masonami. Tutaj przypomnę, jak funkcjonują, pracowali nad konstytucją 3 maja, kiedy cały Sejm czteroletni. To wszystko była duży udział właśnie masonerii w Polsce. Tutaj też się dowiedziałem między innymi z tej zasady, iż w okresie II apokalipsy, jak ja to nazywam, wyemigrował do Kanady, też wyemigrował i swoje placówki tam miały również poza granicami Polski, oni cały czas funkcjonują tutaj na podstawie wykładu profesora Tadeusza Cegielskiego, właśnie można te informacje zdobyć, no ale ja bym dzisiaj chciał opowiedzieć, jak takim masonem można zostać. I tutaj trzeba podstawować informacje, to są wodorowo można to załatwić. I polecenia szanowanego Donka Loży, że jak mamy jakiegoś kumpla, koleżankę znajomego, który jest już masonem, jest członkiem szanowanym, jak i tam Loży, no to za jego wstawiennictwem możemy takowym masonem również zostać. To jest pierwszy chyba najłatwiejsza droga do tego, żeby zostać wolnym masonem, w przypadku chociażby tej Loży Kultura. Do tej strony tam w opisie, oni też mają trochę na Facebooku, można tam pisać, można podpytać przecież, no, jakiś tam, ja wszystkiego mogę nie powiedzieć, oni też na swojej stronie i to być może nie opublikowali, to chcą się skontaktować z jakimś tam mistrzem i tak dalej, jeżeli byście chcieli, oczywiście, bo ja nie zachęcam, nie namawiam, nie zmuszam, ale tutaj możecie pogłębić swoją wiedzę o te możliwości, właśnie kontaktując się z tam właśnie masonem z tej strony. Drugi sposób, jaki można dostać właśnie członkiem tego szkolnictwa stowarzyszenia, to jest do własnej osoby, kobiety lub mężczyzny składającej aplikację do paliwa. No niejako tak, jak ale szanujemy taki sposób, a zaraz opowiem, jak to warunki w ogóle jeszcze, bo taką aplikację no, trzeba do nich włożyć, oni pewnie to rozpatrzą i tak dalej. Osoba ubiegająca się o kurs po wloży powinna, teraz słuchajcie, to jest parę punktów, ja postaram się skomentować każdy z nich dowodów. To są ciekawe rzeczy, a mój komentarz może trochę rozwinąć i rozjaśnić pewne sprawy. Osoba powinna mieć skończone 25 lat, poza wyjątkowymi przypadkami, gdzie możliwe jest przyjęcie do 18 roku życia. Czyli no nie tylko, że masz to, czy możesz w strefie osiedlowym piwo sobie nabyć bez żadnego problemu, bo jest dowód, jesteś osobą pełnoletnią, ale tutaj jednak trzeba mieć poniżej 25 lat. No, moim zdaniem to chodzi o bardziej taką dojrzałość psychiczną, a nie tylko tą urzędową, że musi być bardziej świadom swojej decyzji. I tutaj 25 lat, wyjątkowo do 18. Tutaj przypomnę, że tutaj na przykład w zachodzie to trzeba mieć 20 parę lat w ogóle, żeby chciał alkohol nabyć. W Polsce jest 18, to jest 12-letnia, z których do Loży Masońskiej można wstąpić mając lat 25. Kolejne punkt 5. Nielegalną rekrutację i obyczaje. To jest taki nawiasik, informacja, że nie może ta osoba być karana sądowo. No nie wiem, jak to jest ta reputacja, bo można być świnią obręcą, chamem, prostakiem, jednocześnie nie będąc za to karanym sądownie. No, jest wielu takich ludzi na świeczniku nawet, to wiemy, przeglądając niektóre opisy internetowe, to jasne, że wcześniej za nim to był. Była presja, no to osoby
Tymczasem Krzysztof Sobolewski został nowym przewodniczącym Komitetu Wykonawczego. W Warszawie zebrała się rada polityczna partii. Tematem rozmów miały być sprawy organizacyjne oraz analiza sytuacji społecznej w Polsce w kontekście wyborów samorządowych. Przedsiębiorcy z polskimi żurnalistami wylądowali pod Nangatarem, tłumacz obiecała rządowi Wietnamu, a wyruszyli na ratunek komandy Mackiewiczowi i Elisabeth Wawol, którzy utknęli w kopule szczytowej na wysokości około 7000 metrów. Na pomoc uwięzionym wyruszyli Adam Niemiec, Paweł Szmarów, Konrad Bodut, Piotr Stomara, Wojtkiem Kręgów, Wojciech Stomarów, satelitarny Marcin Kajtkal, uczestnik wypał K2. Marcin Kaczkan zaznaczał, że w akcji ratunkowej kluczowy jest czas. Według szacunków z miejsca, gdzie wylądował śmigłowiec, cel na dotarcie do wysokości 6700 metrów, gdzie znajdował się na francuska, potrzebne będzie około 1,5 dnia. Z informacji przekazywanych przez męża Elisabeth Rewol wynika, że po przetrwaniu pierwszej nocy w szczelinie lodowej francuska sprowadziła do maszyny Mackiewicza 200 metrów niżej i do istnienia dwóch słów zaczęła nadlizywać. Udało się dotrzeć do wysokości 6700 metrów, francuska ma obrażenia. Udało się zniknąć prawdopodobnie z potocznieżną oraz chorobą wysokościową. Czyżby uchwały dowodzi pamięci o ofiarach holokaustu? Angela Merkel w nagraniu wideo zapowiada walkę z ciągle obecnym antysemityzmem. W tym kontekście Merkel mówiła o zmianach w niemieckim szkole edukacyjnym i opłatach, co Albrecht Dürer zagłosił. W międzyczasie grupa osób, które wierzą w Holokaust i dlatego muszą być zmotywowane jest to pamięci, aby w tym zakresie zmienić naszą koncepcję i preventywania. Muszą się tego przygotować. Dlatego jest bardzo ważne, aby zarejestrować miłość, uśmiechnął do wykorzystywania narracji. Miłość swojego wspólnego ojca i ojca. Angela Merkel poinformowała, że w nowy niemiecki rząd skorzystała ze skoku na wypowiedzi przeciw antysemityzmowi. Polskie Radio 24.